dzisiejszym odcinku odwiedzamy parę, która ma tak nietypowe mieszkanie, że myślę, drodzy Państwo, że drugiego takiego w Polsce nie ma. Kto to jest? Zobaczcie sami. W dzisiejszym odcinku nasz domek tajemnic powędrował do mieszkania, w którym nie ma lipy. Myślę, że wiecie już dobrze, u kogo jesteśmy. Jesteśmy u Kai i Roberta Burnejków. Dzień dobry. Witamy, witamy. Bardzo się cieszę, że zaprosiliście nas w swoje, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, skromne progi, bo mieszkanie robi ogromne wrażenie. I teraz pytanie do Was. Czy jest to Wasze wymarzone mieszkanie? Oczywiście. I kto projektował? W sensie, czyli to jest pomysł? No pomysł razem. Wspólny. Wspólny pomysł, właśnie. A czy zanim wpadliście na pomysł, bo tak naprawdę Wasze mieszkanie znajduje się nad siłownią, myśleliście o tym, żeby kupić coś innego, w sensie kupić mieszkanie w jakimś innym budynku albo jakąś działkę, wybudować dom? Czy jak się zrodził ten pomysł, że mieszkacie nad Waszą siłownią? No tak, mieszkanie to już mieliśmy, kilka mieszkań mieliśmy, mieszkaliśmy i zawsze był ten problem, że dojeżdżać do siłowni, jak dzieciaki się pojawiły, to też jeszcze większy problem z torbami jeździć tam z powrotem i raz było takie... A podkreślamy, że na siłowni byliśmy tu codziennie, no kilka właśnie, razy no. dziennie. Raz była taka sytuacja, że pracownicy się zwolnili, nie było komu robić i pracowaliśmy na siłowni tak długo, że już w biurze spaliśmy jeden raz, nie? I wtedy... pojawił się pomysł. Dlaczego nie możemy tu zamieszkać? No i zaczęliśmy myśleć i dzisiaj jesteśmy tu. I jesteśmy tutaj. Ja się cieszę, że tutaj jesteśmy. W naszym programie to gwiazdy wybierają dwa pomieszczenia, które nam pokażą, więc może przejdziemy do pierwszego, które nam zdradzicie. Co wy na to? Sypialnia. To idziemy do sypialni? No dobrze, to Państwo Burnejka zabierają nas do sypialni. Kochani, jesteśmy w Waszym królestwie, w Waszej sypialni i ja muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego pomieszczenia. Kto je projektował? Kto nad nim myślał? Kto wybierał tapety? Kto wybierał wykładzinę? Proszę, zdradzać mi to tutaj. Ja. Tapetę wybierał Robert. Projektantkę też mieliśmy, ale architekta, architekta też również to pomieszczenie, jak widać, każde pomieszczenie w domu, jak tu sypialnia, nie ma równego kąta. I sufit jest krzywy, i ściany krzywe. Każda ściana jest innego kąta, bo jak budynek już stał siłowny, no to dach był pod skosem. Mm-hmm. I budynek ma dziwną architekturę, taką niespotykaną. Także wszystko trzeba było dopasować już do tego dachu. Dlatego no, tak fajnie wyszło, nie? No tak, dlatego tak fajnie wyszło i dlatego te pomieszczenia są takie niestandardowe. Przyznam szczerze, że ja nigdy nie byłam w takim domu, które miałoby tak dziwny rozkład. Dziwny, ale, ale fajny. No ale dobra, muszę Was zapytać o łóżko. Łóżko jest ogromne. No jest. Ile ma metrów? Dobra, zdradzę. 3 metry szerokości, 2 z kawałka, 2,40 chyba długości. Także mieścimy się wszyscy. Mieścimy się całą rodziną. Cała rodzina. Jeszcze jedna rzecz dodam może, tak. Że to było takie wymyślone wszystko. Ja w Stanach mieszkam 18 lat okay. I w Stanach wszystkie domy są duże, wszystko duże. No musi tak. być garderoba, jak się mówi walk-in closet. No dlatego tu zrobiliśmy z tyłu za ścianą garderobę, ale przejście też pomyślane, że z jednej strony przejdziesz i z drugiej strony przejdziesz. I jeszcze do łazienki pójdziesz. O matko, czyli Robert, mówisz, że to nie jest tylko sypialnia, tylko tu jest jeszcze garderoba i łazienka? Oczywiście. Możemy tam zobaczyć? Jeszcze pralnia. Jeszcze pralnia? No. 4 w jednym, drodzy Państwo, no, 4 w jednym. Możemy wyprosić. Przechodzimy dalej, zobaczymy garderobę. To zapraszamy. No dobra, to idziemy. Wow, to jest Wasza garderoba, która muszę przyznać, że jest dość nietypowa, bo jednak w Polsce większość gwiazd, tak jak ja obserwuję je, ma białe garderoby, takie wiecie, otwarte, takie minimalistyczne. A tutaj jest coś, co mnie strasznie zaskoczyło, ale pozytywnie, że macie czarną garderobę. Skąd pomysł na czarną garderobę? Czarną, no bo cały projekt był jakoś troszkę białego, szarego, z czarnym komponowaniem. Z czarnymi elementami. Dokładnie, no i to wyszło ten projekt, że to czarny. Ale to nie znaczy, że nic nie widać, bo mamy LEDy w środku, ale to też jak zgaszamy w środku lampy, to nic nie widać, co jest w garderobie. Czyli jak to... zapalamy w środku, to wtedy zobaczymy bez otwierania, co musimy wybrać. To nie musimy każdy drzwi otwierać i patrzeć, gdzie moja koszulka, tylko od razu widzimy gdzie. No powiem Ci, że to jest rozwiązanie, które chyba jak będę budowała sobie dom albo się będę gdzieś przeprowadzała, to sobie od Was podkradnę,
bo jest to genialny pomysł. Ale tutaj na backstage'u rozmawialiśmy, że ty garderoby przyuważyłeś, nazwijmy to, w Stanach. Przypomnij mi, Robert, ile ty lat mieszkałeś w Stanach? 18 lat. 18 lat. Czasu minęło. A czy jest coś takiego jeszcze, co przywędrowało z tobą ze Stanów i masz to na przykład w swoim domu? No, można powiedzieć, większość rzeczy tak... nie to, że za mną przyjechało, ale za mną przyjechało projektowo, że jak robiliśmy ten projekt, to wszystkie idee, co widziałam, bo w Stanach to jest wszystko na wygody zrobione. Właśnie jak ta garderoba, wchodzisz i masz nie to, a w Polsce jakokolwiek mieszkanie kupisz, to nie ma mebli, nie ma garderoby. A w Stanach jak już budują dom, to każdy dom większy już ma od razu wbudowaną garderobę. Czyli to jest pomysł dla naszych budowlańców, żeby wziąć przykład po prostu z Amerykanów, żeby każdy z nas miał garderobę. No dobra, kochani, mam ze sobą mój domek tajemnic. Kto czyni honory? No dobra, to chodzi idealnie, to niech wyciąga. No to dobrze, otworzę ci nasz domek. Proszę bardzo, Kaja. Pokażcie przedmiot, który przywieźliście z dalekiej podróży. Macie coś takiego? Uuu, przedmiot z naszej wspólnej? Może być wasza wspólna, może, nie wiem, może Robert masz coś takiego, co przywiozłeś właśnie ze Stanów, albo może ty masz, Kaja, coś takiego, co przywiozłeś z jakiegoś krańca świata i po prostu to jest u was w domu i chcecie się tym podzielić, ma to może jakąś ciekawą historię? No historię to mają, powiem tak, że moje trofeje, statuetki z zawodów ze Stanów, które stoją na siłowni. Czyli są na siłowni, no dobra, musimy się przenieść na dół. Kochani, jesteśmy w waszym drugim domu, czyli na siłowni i to właśnie tutaj są te rzeczy przywiezione z najdalszych zakątków świata, czyli twoje, Robert, trofea. To opowiedz trochę więcej o nich. Które jest najstarsze, które jest najważniejsze, skąd przyjechały? Dobra, to kilka takich jest, to wiadomo, z całego świata jest największy. Coś jest ze Stanów, ale najstarsze, pierwsze moje trofeje to tutaj ta malutka taka z Litwy, 98 rok, pierwszy zawody kulturystyczne. Także, czyli ma swoje miejsce, honorowe miejsce. Dokładnie, honorowe miejsce. No i najważniejsze można dodać tutaj, po środku stoi 2010 rok, NPC Nationals, najlepszy w Stanach, czy wygrałem Procar, także zawody wygrane, całe Stany Zjednoczone z Ameryki, nie ma lipy i zostałem tam mistrzem po prostu kulturystyki. Wow, czyli naprawdę, no powiem Ci tak, statuetka jest imponująca. Imponująca, no tak, przyjechała, to było Georgia Atlanta w Stanach, jechała samolotem ze mną w ręku do Las Vegas. Później z Las Vegas do Polski. Ale teraz powiedzcie jeszcze tak, tu mamy łazienkę, taki jak widzą Państwo na przestrzeń, nas nie będziemy tam zaglądać. Możecie zaglądać. Możemy zaglądać. Nie mamy tej inny. Nie macie tej. No to, drodzy Państwo, pokażemy Wam delikatne ujęcia, takie krótkie przebitki z łazienki, ale ja chcę zobaczyć kolejne pomieszczenie, czyli... Kuchnia. Kuchnia. Czyje to królestwo? Najważniejsze rzeczy, bo tam steaki, wszystko. Dokładnie, to przechodzimy do kuchni. Jesteśmy, moi drodzy, w kuchni, która, tak jak całe mieszkanie, robi wrażenie. Ja wiem, że ja się powtarzam, ale naprawdę tutaj wszystko jest dopieszczone. Ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą. Do waszego mieszkania wjeżdża się windą. To jest bardzo niespotykane. Rozumiem, że macie też tutaj schody. No, schody na zewnątrz. Ale korzystacie z nich, czy nie? No, schodów nikt nie korzysta, tylko emergency, jakby się zacięła winda. Jeszcze się nie zacięła, wszystko super, ale winda prywatna, także tylko dla nas. I nie ma problemu z jej użytkowaniem. Zawsze jest miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagrama. No tak, bo mamy tu trzecie piętro. Na dole drugie siłownie i jeszcze także jesteśmy dosyć wysoko, a z dzieciakami, z wózkami, no to był trochę problem z schodami. No tak, z zakupami, z tym wszystkim. Ja się zastanawiam, bo widzę, że to jest wykonane z kamienia. Jak wy to tutaj wszystko wnieśliście? Dźwigiem? No właśnie, Robert, nie. Robert sam nosił, pomagał. Chłopaki przyjechali, no i schodami myślę, bo do windy ta na przykład wyspa, ona waży ponad 200 kilo. Tak. Był hardcore. No i mam jeszcze na YouTubie filmik nagrany, jak wnieśliśmy, musiałem pomagać czterech tą wyspę, tymi schodami się wykręcić, no to było dopiero trening hardkorowy. To był hardkorowy trening i przyznam szczerze, że nie lada wyzwanie, bo jednak przecież te schody nie są proste, one są kręcone. No właśnie, o to chodziło wszystko. Powiem wam, że naprawdę historia, no gdyby to się nie udało, mogłoby zaboleć. Nie, bo to widzisz,
Tybicki w końcu się przydali. W końcu się przydają, dokładnie. Nie było lipy w tym przypadku. No ale dobra, wiemy, że to ty, Robert, rządzisz w kuchni, tak? Czy Kaja też czasami? No, babeczki robi, babeczki, ciastaczko, a dochodzi do mięsa, to ja już. Czyli tak, Kaja na słodko, ty na... Konkrety. Ty konkrety. Ty lubisz stejki w ogóle? Lubię. Ale takie, które Robert robi? Czy Robert jest prawdziwym specjalistą? No, najlepsze robi stejki. Jak tylko ktoś chce zjeść najlepsze stejki w Polsce, to tylko tutaj zapraszamy. Ale to nie, to kuchni stejków nie gotujemy. Nie. Tutaj tylko... Bo mamy następną kuchnię na zewnątrz tam, grillowane. Tam dopiero się smaży, ale mamy od razu tutaj, otworzymy drzwi i tam zlew również i stejki zima czy lato możemy zrobić. No właśnie chciałam zapytać, to jest rozumiem druga kuchnia, która działa nie tylko w lato, ale również zimą. Cały czas. Cały czas, czyli... Całoroczne. Ktoś miał świetny pomysł, żeby na to wpaść. Rozumiem, że wspólnie to wykminiliście. No również to pomysł taki ze Stanów. No właśnie chciałam powiedzieć, to jest również pomysł ze Stanów. Tak, bo tam wszędzie jest, jak mieszkałem ostatnio w Las Vegas, 10 lat w Las Vegas, to było ciepło, no i każdy miał grille na zewnątrz. Myślałem, dlaczego nie tu tylko nie grille, ale kuchnię, tak? No kuchnia taka, bo tu w Polsce też nie ma, że kuchnia na zewnątrz. No nie, no żadne. Mamy teraz zadeszony, teraz mamy też 150 metrów, także możemy tam pogościć trochę gości tymi stejkami. No i zawsze możemy wyjść i smażyć, jak lubić. Genialny pomysł. Ja, kochani, chwytam się za nasz domek tajemnic. I po raz drugi, kto teraz czyni honory? Czy Kaja, czy Robert? No dobra, mam wrażenie. Nie kuchni, tak. Zobaczmy, co w tym razem. O, rękę się nie mieści. O nie! Ale to dobre. O, dobra, się udało. Pokażcie, co macie w lodówce. No, lodówce mamy dużo. No dobra, toż tam zerkniemy. Nie wiem, co to jest, bo to ostatnio Kaja wsadzała. A właśnie, a kto robi zakupy? Ja. Kaja. Czyli to Kaja dba o to, żeby wszystko było. Ty się zabierasz za gotowanie konkretów. Ta. Kaja za gotowanie... To jest problem czasami, bo mi nie kupi wystarczająco stejku. I wtedy musisz jechać sam. No właśnie. Ale to wiesz co, Robert, można to w bardzo prosty sposób rozwiązać. Wystarczy, że jej po prostu wyślesz, ile macie tego kupić i na pewno. Dobrze, kochani, przejdźmy do lodówki zatem. No to otwieraj. Co to mamy? Kto zakupił? O! O! Od razu w oko padło jagiemajsterek. Świąteczny, słuchajcie. Świąteczny likier. Likier świąteczny jeszcze robiła Kaja tutaj i zobaczcie. Wszystkie butelki stoją. Może dam na prezent. No i co to pokażę. Jest? O! Zawinięty coś. Dobry kawał mięsa. Kochanie przyprawiła. A następny co? Mięso znowu na burgery tym razem. Coś tu, jajka mamy. Wiejskie. Tutaj jest. Granat. Tutaj, granat. Dziewczyny. A tutaj pudełka catering. O, łosoś. Ostatni łososie jeszcze mamy. Także mięsa nie brakuje. Sałatki jakieś. O, owoce. Owoce. No i więcej tutaj nic nie ma, cebuli, także dla dzieciaków jakieś picie, ser, no i tyle. Konkretne rzeczy. Starczy pokazywać. Trzeba jeść. I tu zamrażarka. O, lody. Lody dla dzieciaków. Lód do picia. Do herbaty. Do herbaty, bo nie lubię gorącej herbaty. Zawsze muszę dołożyć do... No i tutaj mamy, coś tu mamy. O! Łosoś. Więcej łososia, ryba. Ale poczekaj, gdzie są stejki? Nie ma stejku. Mamy problem. Musimy zasuwać do sklepu. Wydaje mi się, że nasze spotkanie musi szybko dobiec końca, bo jak nie ma stejków, to Robert po prostu nie będzie miał co zjeść na obiad. Dzisiaj jest lipa, bo nie ma stejków. Dzisiaj jest lipa, dzisiaj moi drodzy, lipa, bo nie ma. Dobra, już. Kaja, musisz jechać na zakupy. No dobrze, kochani, bardzo się cieszę, że ugościliście mnie w swoim pięknym domu. Sorki, że nie możemy stejka dać, ale następnym razem. Mówicie, dobrze, bardzo się cieszę, że zapraszasz mnie po raz kolejny. Piątek, koniec tygodnia i jakby stejki zjedzone. Dokładnie, każdy z nas ma w piątek pustkę w lodówce po całym tygodniu. No bo, a jeszcze osoby, które mają dzieci, to już w ogóle nie mają nic pod koniec tygodnia. Kochani, bardzo wam dziękuję za ugoszczenie, za pokazanie waszego pięknego mieszkania, za odsłonięcie kilku tajemnic, w tym, co macie w lodówce. I tutaj, drodzy państwo, ja zostawiam was z pytaniem. Zastanówcie się,
co wy macie w lodówce, to mają również Robert i Kaja Burnejka. Może macie jakieś takie same produkty i wtedy nie ma lipy po prostu. Zobaczcie, czy macie stejki, jak nie macie, to no. Tak jak będziecie musieli pojechać do sklepu. Dziękuję wam bardzo. Z państwem widzę się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!